nikt się nie spodziewał. Przed nami dogrywka w Poznaniu, bo Lech Poznań przegrywa z Interem Baku 0-1 w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Czesław Michniewicz i Mariusz Niewiadomski w naszym studiu. Jesteśmy z Państwem w Polsacie Futbol już od godziny 19. Szok, no, sytuacja, której się nie spodziewaliśmy. Pierwsze 10 minut Lecha znakomite. Kilka świetnych okazji. Dwie setki Artura Wichniarka. Ale potem jakby ta drużyna z Poznania czekała chyba na ten zwycięski remis 0-0 i awans do następnej rundy rozgrywek. Wchodzi na boisko za Poszkusza, który grał dosyć niebrawo dzisiaj, zawodnik rezerwowy. Girc Karlsons i Mariusz, ty doliczyłeś, że to był jego drugi kontakt z piłką i pada bramka, która przedłuża nadzieję mistrza Azerbejdżanu. Dokładnie tak to wyglądało. Wszedł na środku boiska, sklepał piłkę w prawą stronę, pobiegł w lewo, zamknął sytuację, drugi kontakt, bramka. No nie tęgiej miny mamy i my, i kibice, na pewno nikt nie zakładał takiego wyniku, ale pocieszać się możemy tym, że Bułgarska słynie z takich horrorów i dopóki piłka w grze, to no, mam nadzieję, że się Lech przebudzi, bo nie wygląda dobrze fizycznie. Pierwsze 10 minut bardzo fajnie Lech ruszył, stworzył sytuację, gdzie powinna wpaść bramka. Natomiast później mecz się wyrównał z tego względu, że przeciwnik rozkręcił się, rozgrzał, coraz więcej biegał i przestał stwarzać dla Lecha miejsce na boisku. Lech, no, mecz się wyrównał i tutaj bramka wisiała w powietrzu. No, Inter wiedział też, że nie może się otworzyć, że tutaj wynik 0-0 w 75, 80 minucie to cały czas daje nadzieję. No, trudno było oczekiwać, że goście się otworzą tak na dobrą sprawę. Brak Tomasza Bandowskiego dzisiaj w podstawowym składzie. To jest widoczne, bo widać, że ta dwójka Iniacz, Dziurdziewicz, no, prezentuje się dosyć słabo na boisku. Grają bardzo blisko siebie. Nie ma za dużo wsparcia tych zawodników ofensywnych dzisiaj, co jest potrzebne też przy mało ofensywnej grze dzisiaj. Bocznych obrońców i małej współpracy pomiędzy bocznymi obrońcami a resztą zespołu. To co wspominałeś, Peszko się ożywił, miał kilka swoich akcji, takich swoich stylu, próbował dribblingu, ale z kolei po drugiej stronie niewiele się działo, często schodzący do środka Kriwiec rozdzielał te piłki, ale brakowało takiego wejścia odskrzydlającego od obrony. Najgorsze jest to, jakie jest nastawienie psychiczne, bo patrzyliśmy na zawodników, mają prawo czuć się podłamani tym, co się stało, ale muszą szybko się podnieść. Tu nie można absolutnie dopuścić do rzutów karnych. Tu trzeba wszystko zrobić, tylko zastanawiam się, co może zrobić Jacek tutaj Zieliński. Zdjął Wichniarka, być może już nie miał sił. Zagrał dobre spotkanie. Jest Kieł, który grywał czasami w ataku, ale jest to boczny pomocnik. A w obwodzie jest tylko jeden niedoświadczony Mikołajczak, który może zagrać w napadzie. I to jest jak gdyby problem Lecha. No wiadomo było, Mariusz, że Artur Wichniarek nie jest na takim etapie przygotowań, że wytrzyma pełne 90 minut. Ale czy też nie był to trochę sygnał dla rywala, że schodzi najlepszy napastnik, zawodnik, który zdobył bramkę w tym pierwszym meczu i na plac gry wchodzi jednak gracz środkowej formacji, no, bardziej pomocny. Trochę to tak wyglądało, bo w pierwszym momencie zejścia Artura właśnie Kiełk nie wiedział dokładnie, czy jest napastnikiem, czy Peszko, później się zmieniali i tak jakby linia defensywna przeciwnika mogła sobie odetchnąć i śmielej patrzeć do przodu. No wreszcie ożywił się ten stadion przy ulicy Bułgarskiej, bo nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę przez dobrych kilka minut po końcowym gwizdku sędziego, kiedy widzieliśmy przygotowujących się piłkarzy, była tutaj kompletna cisza, ale to się za chwilę zmieni. Czas na dogrywkę i nasi komentatorzy Mateusz Borek, Roman Kołtoń. Proszę Państwa, dramat, horror obis, happy endem dla drużyny mistrza Polski. Tak jeszcze rozpamiętujemy tę bramkę straconą przez Lechitów w samej końcówce. Po pierwsze, no widzieliśmy, spalonego nie było. Po drugie, ta liczba błędów popełnionych przez drużynę Lecha w tej akcji była zatrważająca. Najpierw nie wrócił Kriwec, otwarta ta prawa strona po świetnym zgraniu Karsonsa. Później niezablokowany strzał z Łatinowa, przy odrobinie większej, powiedziałbym, szczęścia też mógłby inaczej to odbić Kotorowski. Też brak asekuracji obrońcy, który nie ruszył za Karsonsem, który z kolei bardzo szybko wystartował do tej dobitki. Także no, błędów było co niemiara, nie tylko zresztą w tej akcji bramkowej, ale o tym trzeba zapomnieć. 30 minut. I tutaj cel jest jeden, nieważne jak, ale strzelić bramkę, która przyniesie remis i awans do trzeciej rundy kwalifikacji. Na jakim etapie przygotowania fizycznego jest Lech? Jak będzie wyglądał w tym doliczonym czasie gry? Rozpoczęli. Bosacki. Wojtkowiak. Peszko.
Też horror dogrywka z Austrią Wiedeń przyniosła grupę w Pucharze UEFA. Jeśli Lech tutaj awansuje kosztem Interu Baku i nawet odpadłby ze Spartą, ma jeszcze szansę gry w eliminacjach Ligi Europejskiej. No to jest absolutnie kluczowe spotkanie. Katastrofa Wisły z Lewadią to było ostrzeżenie także dla Lecha przed tą konfrontacją z mistrzem Azerbejdżanu. Teraz akcja od skrzydła Kiełba. No, ale dośrodkowanie za głębokie, wprost w ręce świetnie dysponowanego. Zresztą podobnie było w pierwszym meczu podstawowego bramkarza reprezentacji Gruzji Łomaj. Kotorowski. Iniacz. Czertoganow. Złatinow. Za plecy teraz Gancarczyka. Arboleda. Gancarczyk. Do Dżurdżewicza, ale no w takich sytuacjach nieatakowany zawodnik musi odegrać dokładnie. Złatinow. Tutaj oczywiście trzeba atakować, nie zapominając o defensywie, bo strata drugiej bramki będzie oznaczać konieczność strzelenia dwóch goli rywalowi, by awansować do trzeciej rundy kwalifikacji. Krugłow, Kotorowski. To może przenieśmy się na chwilę na murawy. Tam jest nasz reporter Marcin Fedek, który podsłuchiwał trenera Lecha Poznań Jacka Zielińskiego podczas tej przerwy. Halo Marcin. No przede wszystkim odbyła się pozytywna motywacja. Jacek Zieliński zwraca uwagę swoim piłkarzom na to, że skoro zafundowali sobie taki horror, to teraz trzeba się podnieść i wyjść twarzą z tego. Zwraca uwagę na to przede wszystkim Stiliczowi, żeby nie wozić piłki, nie zgrywać za siebie. Jak jest szansa, jest okazja na strzał, jest światło bramki, to po prostu przyjąć piłkę do ziemi i uderzać, bo żadnych strzałów praktycznie nie mieli w drugiej części spotkania i to są takie najważniejsze uwagi, ale pozytywna motywacja. Panowie, dacie radę. Dziękujemy bardzo. To był meldunek naszego reportera Marcina Fedka. Ale widzimy. To jest bardzo dobrze, że tak trener się zachowuje w stosunku do drużyny. Natomiast jak tak patrzę na decyzję personalną, zdjęcie Artura Wichniarka, w tym momencie Lech gra bez napastnika. No nie jest to normalne. Ja rozumiem, że napastnikiem z ławki rezerwowej jest Tomasz Mikołajczak. Jest to zawodnik młody, 22-letni. W tamtym sezonie strzelił 4 bramki. To też trochę pokazuje słabość Lecha Poznań, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych. Też słabym elementem w drugiej linii jest Dżurdżewicz i tak naprawdę no nie decyduje się na zmianę, na zastąpienie tego piłkarza jakimkolwiek piłkarzem z ławki rezerwowych trener Jacek Zieliński. To też pokazuje słabość ławki rezerwowych Lecha. No jest środkowy pomocnik Drygas, ale to jest 18-latek. Chłopak. Jest Wilk próbowany też w sparingach w roli środkowego pomocnika, ale widać... ofensywnego. Raczej na pozycji Sztylicza, a nie numeru 6 tego defensywnego piłkarza, takiego jak Iniacz czy Dżurdżewicz. Jeszcze może jedna uwaga, bo w Polsacie Futbol byliśmy z Państwem od godziny 19. Gościł u nas przez dłuższy czas właściciel Lecha Jacek Rutkowski. Też rozmawiano o napastnikach, o tych transferach, czy Chibamba, czy Rudnews. Natomiast to w tej chwili się okazuje, że jednak wszystko odbyło się trochę za późno, bo dzisiaj ani nie ma Chibamby, ani też nie ma Łotysza Rudnewsa, który finalizuje w tej chwili kontrakt z Lechem. To są piłkarze, którzy przydadzą się w kolejnych tygodniach. Chibamba będzie mógł grać w następnej rundzie, no tylko, że do tej następnej rundy trzeba awansować, a Rudnews, ponieważ wystąpił w jednym meczu węgierskiego z Elerszegi, to ewentualnie będzie do dyspozycji trenera przy okazji fazy grupowej. Dziś tych napastników na ławce rezerwowych Lech Poznań nie ma. Gancarczyk. Okazuje się Kiełb. Krivec. No tam jeden za zerów leży, twierdząc, że był uderzony. Krivec. Nie przerywają gry Lechici. Odikadze teraz wybije piłkę daleko w trybuny. Ścieka się Tschadadze, że no tutaj nie było gry fair, że widzimy, jak uderzony łokciem w twarz został przez Jacka Kiełba Aleksandr Czertoganow. Idziemy bardzo wyraźnie. Za coś takiego jest zalecenie FIFA, aby pokazywać żółte kartki. Za takie no, niezamierzone, ale jednak uderzenie ręką czy też łokciem w twarz rywala. Żółta kartka. Za zamierzone czerwona. No, teraz arbiter grozi szkoleniowcowi z Gruzji, Tschadadze, wyrzuceniem na trybuny. Widzimy Milorad Mazic. Zdecydowana postawa teraz serbskiego arbitra. No, też trzeba powiedzieć, że wszystkie trzy zmiany dobre trenera Tschadadze. Bardzo solidna gra Krugłowa. Naprawdę świetna, wymarzona zmiana Carsonsa. Wejście Smoka, dwa kontakty i gol na wagę dogrywki. Też trzeba pochwalić Dażdymirowa. To on był tym architektem akcji, kiedy wrzucał z prawej strony boiska
w akcji, po której padł gol. To jest nominalny skrzydłowy, natomiast dzisiaj widzimy, chciał zdynamizować tę prawą stronę. I to zrobił. I to zrobił Cchadadze, zdejmując Dżawanidze i wprowadzając Dażdemirowa. Jeszcze jeden argument pokazujący właściwość decyzji Cchadadze. Nie bał się ryzyka przy tych zmianach. Dla nich wynik 0-0 był niekorzystny. I proszę bardzo, skrzydłowy w miejsce obrońcy po to, żeby właśnie inicjować akcję zaczepne. To ryzyko się opłaciło. Lech musi również podjąć ryzyko teraz w dogrywce. Bosacki. Dżurdżewicz. Bardzo złe podanie Serba. Wojtkowiak. Obok niego Krugłow. Tak, nie mam wrażenia, że mistrz Azerbejdżanu opadł sił na początku tej dogrywki. Grają wysoko, próbują pressingu na połowie Lecha. Muszą wyzwolić już wszystkie swoje siły piłkarze mistrza Polski, aby awansować do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów, gdzie czeka Sparta Praga. Jest Wilk przy bocznej linii, Jakub Wilk w miejsce Dżurdżewicza. Piłkarz, który może grać jako skrzydłowy, może grać jako ofensywny pomocnik, musi teraz ożywić grę Lecha. 24-letni Jakub Wilk. Czerdoganow, Wilk. Widzimy teraz dwóch zawodników drużyny mistrza Azerbejdżanu. Leży na boisku. Jednego łapią skurcze, drugi ucierpiał w jednym ze starć. Ósma minuta. Są poza sezonem piłkarze Interu Baku. Także jeszcze nie rozpoczęli rozgrywek. Ale bardzo dużo wartościowych sparingów w Bułgarii. No nie ma przypadku. Ta drużyna była właściwie prowadzona do tego dwumeczu z Lechem. Ja mam nadzieję, że Lech też obroni się mimo wszystko, że był właściwie prowadzony do tego dwumeczu z Interem Baku. Bo to ostrzeżenie, które było w stosunku do polskich drużyn, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, to, że Maciej Skorża przyznał się do niewłaściwego przygotowania, do zlekceważenia tak naprawdę rywala w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, to się nie może powtórzyć. Dziewiąta minuta pierwszej części dogrywki. Na razie bez sytuacji. Z jednej, z drugiej strony. Carsons. Arboleda. Kotorowski. Sztilić. Wyszedł za nim Lewin. Dażdemirow. Iniacz. Peszko. W środku jest Kiełb, Peszko, jeszcze Peszko tam stara się naciskać, Kiełb, poprzeczka, ale wcześniej gwizdek arbitra, no już tam sygnalizuje sędzia asystent, że piłka opuściła boisko, a więc rzut rożny dla mistrza Polski. Na takie akcje muszą się decydować, w takim momencie, kiedy brakuje tego klasycznego środkowego napastnika. A piłka całym wodem była poza boiskiem. Sztilić. Wojtkowiak, Bosacki, Arboleda, Kiełb, Peszko, po lukarnym Sztilić. Arboleda, jest czerwenka, Krivec. Wróci piłka do boku, do Sztilicia. Sztilić i Kandelaki, Sztilić, Arboleda. Za wysoka ta piłka. Krivec, teraz prostopadle, nie ma spalonego. Sztilić. Ciekaw jestem decyzji sędziego. Sprytnie chciał to zagrać Sztilić, jakby pokazując, że nie podnosi się z tego powodu, że łapią go skurcze, ale widzimy, chciał tutaj znaleźć rzut karny. To jest jaskółka, to jest coś, co
było zupełnie niepotrzebne. Czy można awansować bez napastnika? No, miejmy nadzieję, że tak, że teraz wykażą się pomocnicy, poczynając od Krivca, który już grał w Lidze Mistrzów, Sztylicza, który marzy o tym, aby z tej Ligi Mistrzów się wypromować gdzieś na zachód do Bundesligi. Poprzez Peszkę, który też marzy o kontrakcie na zachodzie. Przez młodziutkiego Kiełba, czy też świeżo wprowadzonego Wilka. Ale muszą dużo biegać, muszą cały czas pokazywać się do gry. Muszą brać na siebie odpowiedzialność w tej dogrywce Lechici. Proszę zobaczyć, jaki to był moment zawahania i też brak ruchu bez piłki w wykonaniu zawodników Lecha. No teraz chodzi o to, żeby jednak jak najszybciej transportować gdzieś tę piłkę pod pole karne. Nie zawsze długim podaniem, czasami kilkoma dokładnymi podaniami. No, ale mają w tym momencie problem z uchwyceniem takiej płynności w grze Lechici. Spalony. Niedokładne zagranie do Odikadze. W środku pola operuje Wilk, a więc można powiedzieć taki w tym momencie klasyczny zastępca Dżurdżewicza. Trochę większego ryzyka oczekiwałem po tej zmianie, po tym wejściu na boisko Wilka. Myślę po prostu, że on też postępuje zgodnie z zaleceniami trenera, który no nie zmienił taktyki w tej fazie jeszcze dogrywki. Posadzki szukał tutaj takiej piłki za plecy Kandelakiego. Dobrze tam naciskał Grzegorz Wojtkowiak. No teraz muszą nas cieszyć takie małe rzeczy, bo jest aut na wysokości pola karnego. Peszko. Peszko. Wciąż Peszko. Szukał tam przedeblowania drugiego rywala. Złatinow. Karsons. Bardzo spokojnie, bardzo dobrze przyjął piłkę pod kryciem Łotysz. Później już ruszył bardzo ostro. I mamy kolejną żółtą kartkę. Trzecia minuta rywalizacji. Giertz Karslons. Żółta kartka i w dalszym ciągu Lech przegrywa. Stałe fragmenty gry. No to była swojego czasu wielka siła Lecha. Czy to gdzieś w nich zostało? Posadzki, Arboleda, Kiełb, Wojtkowiak, Peszko, Sztylicz. Bardzo dobrze ustawiony Czerwenka, Krugłow. Za darmo oddana piłka Lechowi. I Miacz. Nieprzygotowane było jednak to podanie. Gancarczyk. Peszko. Z trudem, ale opanował. Krugłow. Wojtkowiak. Wilk. Ale widać, są już potwornie zmęczeni Lechici. Gancarczyk. Rywal też cofnął się już wyraźnie na przedpole własnego pola karnego. Dażdemir Obałt. Gancarczyk. Pokazał się Bosacki. Teraz myślę, że on wymiennie z Arboledą będzie tutaj pojawiał się w polu karnym, jakby w roli środkowego napastnika. Wilk. Też troszeczkę zabrakło przygotowania tego dośrodkowania, ale jest rzut rożny dla Lecha Poznań. Arbiter uznał, że piłka już boisko opuściła. Ostatnia minuta pierwszej części dogrywki. Przy Bułgarskiej 13,5 tysiąca widzów czeka na bramkę wyrównującą Kolejorza. Sztylicz. No nie był to dobrze rozegrany stały fragment gry. Zagrana piłka na bliższy słupek. Tam chodziło o to, żeby no jednak ją przeciągnął na dalszy słupek Peszko. To zagranie głową udane nie było. Łomaja. Wojtkowiak. Peszko. Bardzo dobra interwencja Kandelakiego. Musi uważać, żeby nie faulować Peszko. Kandelaki. Karsons. Krugłow. Bosacki. Krivec. Jeszcze 15 minut.
Ten wynik oznacza, gdyby się utrzymał do 120 minuty spotkania, oznacza rzuty karne. Rok temu pucharowa przygoda Lecha zakończyła się rzutami karnymi. To była rywalizacja z Brugią. 1-0 we Wronkach. Później 0-1 przegrana w Brugi i w rzutach karnych to rywal awansował. 4-3. Wówczas rzutów karnych nie wykorzystali Dżurczewicz, a także Rengifo. No to jest takie ciężkie doświadczenie dla Lecha. Myślę, że Lech chciałby uniknąć tej rozgrywki na rzuty karne w meczu z mistrzem Azerbejdżanu, ale teraz już zdecydowanie musi przejąć inicjatywę. Uzupełnianie płynów, jeszcze jakieś takie małe masaże, podpowiedzi, rozmowy. No 15 minut, trzeba z siebie oddać jeszcze to maksimum, to co zostało, to co jeszcze człowiek w sobie ma. No, chcielibyśmy usłyszeć jakiś taki krótki raport od naszego reportera Marcina Fetka. Być może gdzieś tam będzie w stanie podejść bliżej ławki rezerwowych Lecha, opisać nam tę sytuację, co tam się mówi, co tam się dzieje. No widzimy, zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, z tego, że jest ciężko, bo praktycznie od momentu zejścia Artura Wichniarka jest szalona trudność w ogóle w konstruowaniu, w stwarzaniu sytuacji do zdobycia gola. Znaczy, nie chcemy tutaj absolutnie rozliczać trenera przed zakończeniem spotkania. Natomiast no, ja się zastanawiam, czy to była właściwa decyzja. Zdjęcie napastnika. Tak naprawdę jedynego pełnowartościowego napastnika, bo nie traktuje za pełnowartościowego napastnika Tomasza Mikołajczyka trener Jacek Zieliński, bo ten piłkarz byłby już na murawie. Ale w pierwszym meczu dał przyzwoitą zmianę Mikołajczak, zmieniając Artura Wichniarka. W tej chwili widzimy, że pojawiło się dwóch piłkarzy z ławki rezerwowej. Kilkanaście minut, nieźle naprawdę. Myślę, że no, taki kwadrans można dać Mikołajczakowi. Zobaczymy, być może taką decyzję podejmie za chwilę jeszcze trener. Na razie cały czas rozgrzewają się rezerwowi, ale nie ma wśród nich Mikołajczaka, więc nie wiem, czy tam też jest jakiś problem fizyczny, czy jest jakiś mikrouraz, bo rozgrzewa się Drygas, rozgrzewa się Kikut, rozgrzewa się lewy obrońca, także Enriquez, natomiast no, w tym gronie nie ma Tomasza Mikołajczaka. To pokazuje, jak ważne jest wzmocnienie kadry, jak ważny jest fakt, że ewentualnie w kolejnej rundzie, miejmy nadzieję, będzie grał już Chibamba, że być może przyjdzie Rudnews, że Lech przymierza jeszcze kilku innych piłkarzy. Ta kadra naprawdę wymaga wzmocnienia, jeśli myśli się o Lidze Mistrzów czy Lidze Europejskiej. Wierzymy, trzymamy kciuki. 15 minut drugiej części dogrywki, a jeśli tutaj nic nie uda się wskórać, to będziemy świadkami konkursu rzutów karnych. Dyskutują tutaj Wojtkowiak z Peszko, którzy będą musieli jeszcze współpracować przez 15 minut po prawej stronie boiska. Iniacz, czy ma jakiegoś asa w rękawie Jacek Zieliński? No, czy ma tutaj Lech jakąś jedną akcję wymyśloną w ostatniej chwili, która da im przepustkę do trzeciej rundy kwalifikacji? Łomaja. Czerwenka, Czertoganow, Złatinow, z prawej strony Dażdemirow. Wygrany pojedynek przez Gancarczyka, Kriwec, Gancarczyk, Wilk. Dobre, teraz zagranie Jakuba Filga do Dmitrija Iniacza, ten jednak traci. Carsons ruszył od razu do niego Arboleda, Krugłow, Złatinow, Kandelaki. Kandelaki. Krugłow, Kandelaki, ruszył za nim Iniacz, Kandelaki, Krugłow, Carsons i Arboleda, piłka w rękach Kotorowskiego, a my przenieśmy się na chwilę na murawę. Marcin Fedek. A panowie, w tej przerwie Jacek Zieliński powiedział krótko, troszeczkę przetrzymajcie tą piłkę, za dużo jest strat. No, wygląda to całkiem nieźle, ale musicie zapanować nad tą piłką troszeczkę w środku boiska. O to miał największe pretensje. Zobaczymy, teraz jest szykowana, widzę zmiana. Nie wiem kto, bo stoję tutaj za ławką rezerwowych, także za chwilę coś tam rzeczywiście się zmieni na boisku. No, trwała długa dyskusja, kogo wprowadzić, cały sztab dyskutował. Za chwilę dowiemy się, kto to będzie. No teraz szedł do narożnika Semir Sztylić, wyskoczyli z ławki Jacek Zieliński, jego asystenci, bo chyba trener nakazał, żeby jednak te stałe fragmenty gry bił w tej chwili Jakub Wilk. Wydaje mi się, że Marcin Kikut był tym piłkarzem przywoływanym przez trenera Lecha Poznań. Popatrzmy, Wilk, niezła wrzutka, Sztylić, nie ma gola. Od bramki Łomaja.
spadła ta piłka szczęśliwie na lewą stopę Semira Sztylicia, ale jednak strzał niedokładny w wykonaniu Bośniaka. Zobaczmy, był sam. Często potrafi uderzyć w światło bramki, zdobywać gole w takich sytuacjach. W dwóch ostatnich sezonach w barwach Lecha. Łomaja. Jeszcze jest kilkanaście minut. Jeszcze jest szansa, aby to spotkanie rozstrzygnąć na korzyść mistrza Polski bez rzutów karnych. Tam jakiś chyba poklik z Azerbejdżanów wkradł się na nasz zegar. To nie jest 118 minuta, to jest na pewno 108 minuta tego spotkania, więc jeszcze 12 minut do końca drugiej części dogrywki. Lech Poznań, Inter Baku 0-1. Nie ma już możliwości przeprowadzenia zmiany trener Tschadadze, a tymczasem leży na murawie Branisław Czerwenka. Chyba jakiś uraz pachwiny. I zatroskany Jacek Zieliński. Pierwszy sezon. Mistrzostwo Polski. Feta na rynku w Poznaniu. No i oczywiście marzenia o Lidze Mistrzów, a realne oczekiwania przynajmniej względem fazy grupowej Ligi Europejskiej. Dobry wynik z pierwszego meczu w Baku. Mija tydzień. No i można powiedzieć, sami sobie zgotowali ten los w tym spotkaniu, bo gdyby któraś z tych czterech sytuacji w pierwszych 10 minutach została wykorzystana, to dzisiaj już pewnie bylibyśmy szczęśliwi poza anteną. Tak jest, no ale ten dramatyczny los, na razie jeszcze nie tragiczny, ale muszę przyznać, że odpadnięcie z mistrzem Azerbejdżanu to by była kolejna tragedia w tej pucharowej przygodzie polskich drużyn w ostatnich latach. Carsons, przy nim Wilk, Dażdemirow. Carsons, wraca Wilk. Carsons. Przepuścił piłkę Czertoganow. Arboleda. Jeszcze raz ruszy Peszko. Zagarnął jednak piłkę Kandelaki. Już nie podchodzą, już tak szybko nie startują. Chociaż teraz Iniacz nie ma spalonego. Ruszył Peszko, Sztylić, Iniacz, Kiełp, Wilk i Kriwec. I ta szansa jednak bramki nie przynosi. Zablokowany w ostatniej chwili Jacek Kiełp. Brawo dla Iniacza, brawo dla Peszki. Też powalczył tam o piłkę na wślizgu w polu bramkowym Kiełp. Wilk będzie miał okazję tutaj. Lech na jeszcze jedną szansę. Sztylić. Dobra wrzutka Łomaja przed polem karnym Kriwec. Wojtkowiak. Doszła piłka do Wilka. Wilk. Arboleda. Nikogo nie ma przed polem karnym. Teraz Gancarczyk. Był obok niego Odikadze. Iniacz. Wojtkowiak. Wojtkowiak po linii do Kriwca, ten do Peszki i ten spróbuje jeszcze raz. Peszko, kolejna jego akcja. Zatrzymany, ale wciąż jest przy piłce. Peszko. Nieprzygotowane to dośrodkowanie. Wojtkowiak wyprzedził Krugłowa. Raz jeszcze Sławomir Peszko. Nie opuszcza pola karnego Arboleda. Jest tam także Sztylić. Jest Bosacki. Bardzo głęboko cofnięty zespół Interu Baku. Kiełp pozwolił na to, aby Dażdemirow włożył gdzieś mu tam nogę i tę piłkę wytrącił. Jakub Wilk. Bardzo złe podanie. Przejęta piłka przez Azerów i mają teraz szansę na kontrę. Krugłow. Kandelaki. Bardzo dobra interwencja Bosackiego. Sztylić. Peszko. Odskoczyła mu piłka od nogi. To już chyba wynik zmęczenia. Dobre zgranie Carsonsa. Był Czerwenka. Kriwec. Wilk. Iniacz. Sztylić. Sztylić jeszcze czeka. Zaprosi do tej akcji Gancarczyka. Gancarczyk. Nie przejął Wilk. Krugłow.
Arboleda. Popędził za nim Carsons. Gancarczyk, no to było niepotrzebne. Tutaj mógł spokojnie zrobić zwrot Arboleda w kierunku Kotorowskiego. Nie było wsparcia Carsonsa. Trzeba było robić wszystko, aby jednak utrzymać się przy piłce. A tak jest out dla drużyny mistrza Azerbejdżanu. I znów tam któregoś z graczy drużyny trenera Skadadze łapią skurcze. To pokazuje, że Lech powinien dyktować tempo gry w tym spotkaniu. Oddawał inicjatywę w trakcie drugiej części spotkania. Czchadadze wiedział, co mówi przed tym spotkaniem. To trzeba oddać gruzińskiemu trenerowi, mistrza Azerbejdżanu, ale też wydaje mi się, że Lech w trakcie drugiej części spotkania nie zrobił wszystkiego, aby zapobiec temu horrorowi, aby zapobiec dogrywce. No, za chwilę będą grać w dziesiątkę. Czy tak już pozostanie do samego końca, bo pojawiły się nosze. Pojawili się sanitariusze. Tam chyba ekstremalnie wyczerpany jest już jeden z zawodników drużyny mistrza Azerbejdżanu, a może po prostu no, jakiś kolejny mikrouraz już jakby wynikający ze zmęczenia, z wysiłku, który na pewno włożyli w ten mecz piłkarze obydwu zespołów. 7 minut do końca drugiej części dogrywki. No i czy dzisiaj ten horror zostanie spuentowany konkursem rzutów karnych? Ale pamiętamy Lecha z sezonu 2008-2009. Te horrory też na europejskiej arenie. Kolejne przeszkody pokonywane. Hazar Lenkoran, Grasshopper Zurich, Austria Wiedeń. Później grupa bardzo silna, w której był zespół Nancy, Deportivo, CSKA, Feyenoordu i w końcu dwumecz z Udinese. Może teraz, zobaczmy! Kiełb goni go Lewin w dziesiątkę mistrzowi Azerbejdżanu. Kiełb wybija piłkę Lewina. Przed chwilą także żółta kartka dla Dmitrija Iniacza. No sporo tych żółtych kartek dzisiaj tutaj złapali Lechici. Krivec. Krivec. Nieprzygotowane to dośrodkowanie Białorusina. Już w komplecie są Azerowie. Łomaja, świetne warunki fizyczne, 193 cm, niezwykłe doświadczenie. Pierwszy bramkarz reprezentacji Gruzji jakby tutaj pokazywał no, tym swoim zachowaniem, że nie spieszy się ze wznowieniem gry, że wierzy w swoje możliwości, że ma przekonanie, że on tutaj jest w stanie wygrać dla Interu Baku konkurs rzutów karnych i zapewnić awans do trzeciej rundy kwalifikacji. Kandelaki. Zlatinow. Wiegwałt. Jesteś tak mocny, jak mocna jest twoja ławka rezerwowych. Tak jest stare porzekadło. Tej ławki na pewno tutaj na poziomie drugiej rundy kwalifikacji Lechowi Poznań zabrakło. No pewnie się tego nie spodziewali, że to będzie aż tak widoczne na tym poziomie rywalizacji. Już teraz na tym poziomie, w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Szybszy Iniacz od Zlatinowa. Sztilić. Tych piłkarskich praw można powtórzyć więcej. Tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Lech na zbyt wiele pozwolił Interowi Baku. Iniacz. Zacznie Wojtkowiak. Bosacki, Arboleda, już Kotorowski, szybko do Gancarczyka, kompletnie odkryta ta lewa strona boiska, jeszcze raz zmusza się tutaj do wysiłku Gancarczyk, do Krivca, Krivec ruszył na obieg Gancarczyk, wraca za nim Czertoganow, wysoko kopnięta piłka przez Gancarczyka, Peszko, gramy dalej, a jednak nie, odpizdane przewinienie Sławomira Peszki. Nie ma co dyskutować, trzeba grać. Niepotrzebne gesty Peszki. Powalczyli. Bark, bark. 14 lat bez polskiego zespołu w Lidze Mistrzów. Wisła Kraków, Legia, ŁKS. Żółta kartka. Widzew. Dla bramkarza. Polonia, Zagłębie Lubin. Żółta kartka dla Łomai. Za opóźnianie. No w tym roku miało być inaczej.
3 minuty. Ta reforma Platiniego, no naprawdę, miała służyć między innymi polskim klubom, mistrzom Polski, aby awansować. W pierwszym roku Kiełb odpadliśmy teraz z Lewakiem. Teraz atakować Lewina. Kiełb jeszcze odegra do Peszki. Peszko, gdzie jest Sztylić? No, za słabo. Świetnie to zrobił Kiełb. No ale Peszko albo powinien od razu uderzać na bramkę, albo posłać mocną piłkę wzdłuż pola bramkowego. Bosacki, teraz długie susy, jest już w polu karnym Łomaj, a my popatrzmy raz jeszcze. Kiełb, tak w stylu Wichniarka, zastawił, wyłożył piłkę Peszce, no a ten nie trafił jednak czysto w piłkę. Iniacz, jeszcze powalczy Bosacki. Bosacki wybija z Łatinow. Arboleda. To będzie Murawskim w tym sezonie. Murawski strzelił tą decydującą bramkę w ostatniej minucie dogrywki w meczu z Austrią Wiedeń w tym sezonie 2008-2009, która pozwoliła Lechowi zagrać w grupie Pucharu UEFA. Wojtkowiak. Czerwenka. Krugłow. Odikadze i Gancarczyk. Spalony. Jeszcze Lech będzie próbował, już znów idzie do przodu Bartosz Bosacki, Kriwec, Kiełb. No on ma trochę więcej sił od kolegów, bo oczywiście wszedł w trakcie spotkania, zmieniając Artura Wichniarka. Jest aktywny, to jest dobra zmiana, to jest wartościowy piłkarz. Dażdemirow, Carsons, Kriwec, Bosacki. Wojtkowiak. Pod pole karne. Jeszcze Peszko. 120 minuta spotkania. Peszko! Ma żółtą kartkę Łomaja. A teraz nie powinien w ogóle prowokować arbitra. 119 minut, 28 sekund za nami. Lada moment. Serbski arbiter zakończy ten mecz. Nikt się chyba nie spodziewał takiego scenariusza, że ten dwumecz przy wyniku 1-0 dla Lecha w Baku będą finalizować, będą to puentować rzuty karne. Arboleda. Dwie minuty doliczone do drugiej części dogrywki. Gancarczyk. No, poprzeczka! Nie wiem, to byłaby bramka na miarę trzeciej rundy. Zobaczmy, ta piłka skozłowała, trochę zaskoczony. No mówiliśmy, że jest jednak Łomaja. Sporo tych dziwnych kępek, sporo nierówności. Tak się ta piłka odbiła. Takiego dostała kozła, że... Dwie minuty doliczył arbiter. No, było naprawdę bardzo blisko. W takim najbardziej chyba nieoczekiwanym momencie zdobycia bramki. Iniacz. No, sądził, że tam arbiter odbliży przewinienie, ale przecież pamiętajmy, że ma Iniacz żółty kartonik, także tutaj trzeba szybko wrócić, ustawić się, przygotować do przyjęcia chyba tej już ostatniej albo przedostatniej akcji Interu Baku. Wojtkowiak Wałt. Kandelaki. Carsons. Iniacz. A to musi być kartka dla Złatinowa. Z permutacją podszedł. Dobrze ocenił to arbiter. Ostatnie kilkadziesiąt sekund. Teoretycznie 40, ale coś jeszcze może dodać arbiter, bo to on jest tym, który decyduje, w którym momencie zakończyć mecz. Wojtkowiak, poszedł Arboleda. Arboleda, zgranie do Sztylicia od Ikadze. Ostatni aut. Czy jeszcze go pozwoli zagrać serbski arbiter? Gancarczyk. Jeszcze jeden aut. 15 sekund. I już ten mecz się skończył. Jeśli chodzi o regulaminowy czas i dogrywkę, ale nie mamy wciąż rozstrzygnięcia, bo w tej chwili już
210 minutach rywalizacji pomiędzy mistrzem Azerbejdżanu a mistrzem Polski mamy remis 1-1. Artur Wichniarek w Baku, dzisiaj Carsons w Poznaniu. Przed nami konkurs rzutów karnych, ale wcześniej Bożydar Iwanow i jego goście w naszym studiu. Ten wieczór w Poznaniu ciągle trwa, ale miał trwać na poznańskim rynku. W okolicznych barach, pubach jest inaczej. Jesteśmy ciągle